Cześć, witajcie z tej strony, chciałem spytać w kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku, tak, jest to kolejny odcinek z Minecraft Projekt Elektrownia. Wiem, bardzo się wkręciłem w tą mapę. Spokojnie, za niedługo się pojawią bedwarsy, ale jeszcze dzisiaj będzie oto ta mapa. Więc co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i idziemy dzisiaj do zielonej strefy, bo do fioletowej zbytnie nie możemy. Więc co, zapraszam do pobrania mapy, zostawienia diamenta, będziecie mieli link w opisie. No i w sumie co? Żywność. Idziemy. To jest jako żywność. Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, nie widział wcześniejszych odcinków, to zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ no tak to będzie wam ciężko się ogarnąć. Tak, dobra. Wchodzimy. A, dobra. W tym tutaj miejscu, to pamiętam, robię miniaturkę do drugiej części, w tamtym miejscu. Nie wiem, czy tutaj coś w ogóle będzie. Może będzie jakaś skrzynka. O, jest. Klucz do fioletowej strefy, okej. Tu, jeśli dobrze pamiętam, to nic nie było. Nie, nic nie było. Dlatego, dobra, nie będę tego zbierał. Zjedzmy sobie ciasteczko. Powiem wam, cały czas się mylę, że to jest woda. Chociaż u góry jest nawodnienie. Ale dobra. Fioletowa strefa. Dobra. Dzień dobry. Co tu może się dziać? O Jezus Maria. Oj, 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 oj. Chwila, chwila. Wait a second, wait a second. Jest głośno, przyciszę trochę. Nie wiem, dlaczego to tak piszczy. Jakiś alarm się włączył. Spokojnie. O. Pokój dozorca. To jest dozorca, tak? Ewidentnie to byłby dozorca. Słyszę jakieś dziwne głosy Edfra. To się chyba niczym nie różni. Tak, to jest łuk. Już do pobrańczowej strefy. Amunicja. Surowe mięso z... Bizuba. Czym jest bizub w ogóle, bo nie wiem. Dobra, ja stąd znikam, bo mnie w uszy już bolą, a raczej ucho, bo mam w jednej z dupy. Dziękuję. Dobra, to jest klucz do strefy pomarańczowej, czyli tutaj by było. Tak, tutaj tu są podpowiedzi ciągnięce, dobra. Ty, to jest sam tika, co jest? Dobra, co tutaj? Instant heal. To sobie weźmiemy. O, cześć. Jezus. Nie straszcie mnie! No chyba, że tu gdzieś jest jakiś zombie. Ej, ale ja słyszę ewidentnie zombiaka. Nie wiem, gdzie on jest tylko. Karabin. Iron leginsy. Może to telewizor? Nie wiem, chwila. To sobie zamienię, bo to jest gorsze. Tak, to jest gorsze, to jest gorsze, dobra. Ja. Ten obraz jest trochę dla mnie podejrzany. O! Serce Kwiliksa. Czym jest serce Felixa? Nie wiem, odstawię to. Wątpię, żeby to było jakoś do sprzedaży. Dobra, stąd to chyba wszystko. A, nie, klucz do skrzyni. A, to już dostałem. Czyli to teoretycznie mógłbym wyrzucić. Dobra. Jeszcze wcześniej, uwaga, uwaga, jeszcze wcześniej była tutaj skrzynka. Tak. Iron Axe, mogę zniszczyć to coś. Tak. Pytanie, czy tutaj mogę inne zniszczyć? Nie mogę. Dobra, to mogę. Do tego na razie nie będę ruszał, bo to chyba jest to samo przejście do tego samego. Nie wiem, zniszczmy to. Chociaż zarażeni są w środku, więc nie wiem. Dobra. Tylko właśnie pytanie, to jest jeden, to jest dwa. Tylko jak ja z tym będę wyglądał? No dziwnie wyglądam, ale no dobra, będę tak się najpierw z wami widział. Dobra. Lekarstwo. O, fuck. Wiecie co, i tak muszę się czegoś napić. Lekarstwo akurat mi się przyda. O, apteczka, jak dobrze, jak się cieszę. Apteczka akurat tutaj jest... Apteczka... Karolina Stick, dlaczego tutaj jest? Dobra, nieważne. To nie wiem, co tutaj... Tu jest... To jest zamknięte, tak? Tak, to jest zamknięte, okej, czyli tam nie mogę przejść. Typie, ty żyjesz? Ty, on żyje! Co jest? Pierwsza żywa osoba. Cześć! Halo, halo, no cześć. Żyję, ale się wykrwawiam. Chwila, nie no dobra, pomogę mu, żeby nie było. Mogę panu jakoś pomóc? Dziękuję, chłopcze, masz tutaj klucz, otwórz nim skrzynię, która jest naprzeciwko mnie i daj mi z niej list od mojego syna Jonesa. Chcę go przeczytać przed śmiercią. Poza listem możesz zaczynać rzeczy do skrzyni. Dobrze, przyniosę go. To jest skrzynia, tak. Skrzynia z listem. To jest to. Nie wiem. Tak, to jest ten list. Dobra, ja sobie tutaj wezmę te rzeczy. Napiłbym się tylko tego. Dobra. O, oświetlenie sobie włączę. Dobra. Typie. Masz ten list. Trzymaj. Dziękuję ci. A, dobra, nie żyję. Czyli jeden chyba nie przeczytał.
Podpowiedzi jeden mogę wyrzucić. Dobra. Co tu jest? Recepcja. Do recepcji... O, uwaga. Faza numer 1. Faza 2. Faza 3. I faza 4. Ok, czyli... Zarażenie nie widać. Dobra, widać. Rozprzestrzenianie. Oślepienie. Przejęcie funkcji życiowych. Okej, okay, dobra, warto wiedzieć, że może kogoś nawet uratujemy. No już nie, tutaj nic nie ma ciekawego, chociaż może tu? Nie, powiem wam, to obrazy dla mnie są takie trochę... Cały czas ja słyszę, jakby coś harczało po prostu. Nie wiem, czy wy też słyszycie? Nie? O, u góry można coś zrobić. Można u góry coś zrobić, dobra. No chyba, że tu... Tu coś jest. Gabinet dr Luzi. Tu nic nie ma. Co operacja, dlatego nie będę na razie ruszał. Dobra. O, chleb. Przyda się jedzonko. Notatka Lucy. Nie wiem, czy to Lucy chyba się mówi. Dziwna jest ta choroba. Nie wiem, jak to się dzieje, że ta porość przejmuje kontrolę nad żywym człowiekiem. Ciekawe, czy człowiek, który się tym zarazi, czuje wszystko i wie, co się z nim dzieje. No ja nie wiem. Ja się jeszcze nie zaraziłem. O, fuck. Ja sobie wykorzystam mu karabin cudowny. Czy coś jeszcze jest? Nie, chyba tyle. Stąd byśmy mogli wyjść. Okej, czyli to jest to samo przejście. Czy coś jeszcze tutaj... Cześć! Co tu jeszcze jest? Ojo. Nie mogę tego zniszczyć. Dobra. Bo to jest siekiera... Jungle Black. Okej. Okay. Siekiera strażniska, to jest Iron Axe. Okej. Okay. Schodzimy na dół. Tu coś jeszcze zostało. Dobrze. Oświetlenie. Wolę mieć jednak zapalone. No, wolę jednak mieć zapalone. Jabłka tam były. Cooked rabbit. Dobra. Jabłuszka na epek przygotuje ze sobą dużo jedzenia. Notatka Pablo. I klucz do czerwonej strefy. Okej. Okay. Czyli ty chyba jesteś Pablo. Dobra. Znalazłem klucz do czerwonej strefy, ale wolę go nie używać. A jeśli będę chciał go oddać, to mogą pomyśleć, że go ukradłem. Ale oddaję go, żeby nie mieć kłopotów. Dobra. Schowałem go do skrzynki. Może się kiedyś przydać. Pablo. To chyba ty jesteś Pablo. Ale dobra. Przejście służbowe. Dobra, to jest zamknięte. Tu chyba mogłem przejść. A, tu są przyciski. Okej, okay, dobra. To dlatego tu nie mogłem przejść. Do czerwonej strefy, tak? Gdzie jest ten klucz? Klucz do czerwonej strefy. Czerwona strefa jest tam. Dobra, to akurat idealnie, bo to będzie czerwona strefa, to film będzie akurat idealnie. Laboratorium. O, ostatnio. Cześć. Butelka z substancją. Tych butelek z substancją nie będę ruszał. Amunicję na pewno mi się przyda. Przypustka? Okej, okay, dobra. A, czyli tu będzie potrzebna przepustka. No właśnie to jest Ender Eye. Tak. Napiję się. Tą butelkę odstawię. Zjem sobie jeszcze coś, bo mam mało głodu, bardzo mało. Cyk, 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 cyk. W ogóle za niedługo powinien się pojawić Bedwarsy z nową osobą. Nie z nową osobą, z gościem, mógłbym sobie coś chyba. Dziennik Torima. Teorim to mi się tylko kojarzy z Hobbitów. Czy jak to tam? Prowadziłem badanie na obiekcie 01. To chyba byłby obiekt 01, albo to jest ten. Jezus. Albo to byłby Teorim. Albo to coś tutaj. Chwila. Dzień pierwszy. Obiekt po wpuszczeniu do komory przemienił się całkowicie po upływie około 48 godzinach. Dzień drugi. Mieliśmy kontrolę. Nie wiem dlaczego teraz zwiększymy. Mieliśmy kontrolę. Nie wiem dlaczego teraz zwiększyli ilość kontroli. Okay. Zwiększyliśmy dawkę o no pięciokrotnie, aby zobaczyć, co się stanie. Obiekt przemienił się całkowicie po około 6 godzinach, chociaż na logikę powinien się przemienić po 6,9 godzinach. Nie wiem, może tak. Zwiększyliśmy dawkę jeszcze o 5 razy i obiekt przemienił się po kilku sekundach i umarł. Dziwne. Okej, okay. Dobra. Chwilę, nagrywa mi się. Tak, nagrywa mi się. Co to jest? Zapal światło w komorze. Puść obiekt. Świnka, nie! Nie świnka! No, w sumie rację, że po kilku sekundach. O, świetnie, dobra. Chwila, ja to bym musiał się przygotować jakoś. Bo tam słyszę zombie, jaki będę trzymał dubeltówkę w ręce. Pogotowy, jak to mówię. Obiekt 02, główna część. Tu nie mogę przejść? Tu nie mogę przejść. Cicho tam! A to ty... Jezus Maria, znowu harczą. Podpowiedzi 3. Dziennik Kowalskiego.
Dużo jest komórki. Kto tu włączył alarm? No cholera jasna. Wait. Przepustka, tak to będzie chyba do tego. Ja powiem wam, te drzwi to normalnie jak RTX. No może nie dokładnie jak RTX, ale to się bardzo fajnie odbija światło. No, no zobaczcie to sobie, no zobaczcie. Powiem wam bardzo fajne. Właśnie jakby ktoś się pytał, to są Complementary Shaders. Bardzo mi się podobają. Powiem wam tak, czuję się trochę niepewnie. Pójdziemy... tutaj. Ha! Miecz jakiś. Co to za miecz? Dawaj mi ten miecz. Zresztą jest zwykły chyba netherite'owy bez enchantów. Nie wiem, może. Ale dobra. Nagrywam się. Sorry, że tak sprawdzam, ale nie mam zamiaru tego wszystkiego robić od nowa. Probówki, okej. Teraz tak. Chyba tam musimy iść. Teoretycznie. Dobra, będę trzymał deboltówkę w pogotowiu. Bo to może mi... Co to jest? W sumie raca, co to jest? Dobra. Tu nie mogę przejść, tu nie mogę przejść. Dobra. Uszkodzenie z reprezentacji. Aktualny status. Aktualny statek. Venture typ Industrial Ship. Kapacitor 100%. Nie wiem, co to znaczy. To są enderczycy. To jest jakiś statek powietrzny, co to jest? Skład broni, dawaj mi bronię. Dobra. Co tu jest? Rury prowadzące do wodociągów. Dobra, to tam idziemy na końcu. Bo tam chyba, nie wiem, czy mam uczyć, że tam mogłoby się skończyć gra, bo to na samym początku gry było propos o wodzie, że główny bohater był w wodociągach. Ale właśnie, ja wszędzie tu widzę tą porość, czy co to w ogóle jest. Więc powiem wam, że troszeczkę się boję o to. 60%. 52%, tu się niczym nie różni. Zapicator. Nie wiem, czy to jest dobrze czyta. Klucz. Smooth stone, okej. Wywalę, może wywalę jeszcze to, wywalę. Notatkę Edwarda czytaliśmy? Nie wiem, czy tutaj sobie chyba coś podpogłam. Tak, to była pierwsza notatka. To nie wiem, po co mi. Dobra. Udało się, możemy w końcu wykorzystywać tą porość do produkowania paliwa, a później do używania w pojazdach. Okej, okay, dobra. Można i tak, wszystko można w sumie spalić. Które nie muszą tankować. Ale w jakimś pojeździe silnik gromadzi energię z porośli. Taki silnik nazywamy Zapatitorem. Nie umiem tego czytać, przepraszam. Jedyny minus tego, poza tym, że ta porość jest niebezpieczna, jest to, niebezpieczna, to, że jeśli silnik słabo pracuje, to Zapatitor nie marnuje energii, ale im mocniej pracuje, tym szybciej zużywa się energię. Silnik nie będzie miał energii, to przestanie pracować. Dobra, tam nic z tego nie zrozumiałem. Klucz kolejny. Rodzaje statków, okej, to mogę się czegoś nauczyć. Wydruk, nauczyliśmy się produkować statki kosmiczne z użyciem Zapicatora i Warpu. Wyróżniane jest 7 z typów statków. Kapsuła, w którą wchodzi człowiek, a następnie jest ona przenoszona do statku i z jej poziomu człowiek steruje całym statkiem, okej. Industrial Ship, czyli tamto co było. Jest to statek do wydobywania ród z asteroid i przewodzenia ładunków. Frigatę. Mały typowy statek bojowy o krótkim zasięgu. Destroyer, no to jak nazwa wskazuje, jest to niszczyciel o średnim zasięgu. Korsar, nie wiem, czy tak. Jeśli to jest to krążownik, jednostka o dalekim zasięgu i dużej ładowni. Takie troszeczkę jakby z World of Tanks mógłbym nazwać. Battle Curse. Jest to jednostka podobna do zwykłego krążownika, tylko ten ma większe ładowanie, większy pancerz i jest przystosowany do kilku miesięcy niedokowania. Okej. Okay. Battleship. Jest to jednostka typowo wojenna o bardzo dalekim zasięgu. Jest to latająca forteca. Może praktycznie nie dokować. Warto wiedzieć. Nic z tego też się nie dowiedzieć. Dobra. Dysmel może jeszcze ciasteczko. Dobra. Zróbmy może tak. Ja się tutaj tak przygotuję. No to chwila. To jest... Zapicator. A, czyli Zapicator. Tak, Zapicator. Chyba tak. Będzie się nazywał, to jest ilość tego gówna, mógłbym powiedzieć. Aktualny statek Venture Industrial Ship, czyli on jakby zbiera, tak? No patrząc na to chyba jest jakiś magnes, coś tego typu, tu są do zbierania, nie wiem, dobra. Co to jest? Stan krytyczny. Wodociągi, tam może być atak, muszę go otworzyć. Oj, chyba to będzie koniec gry.
Oj, chyba to będzie koniec gry. Ja tylko z nich odgłosił trochę. No, chyba będzie koniec gry. Ja. O nie! Chwila, te rury prowadzą do wodociągów. Co jeśli stanie się. Jeśli to coś dostanie się do wodociągu, to w całym masie to będzie zarażone. Co jest? Czy ja zmieniam się w tego zombie? Nie zdążę wyłączyć wody. A. O Boże. Rozpętałem piekło na ziemi. Super. No i wszędzie będą teraz łazić chyba te zombie. Wszędzie chodzi ta porośl, ewidentnie. I powiem wam, genialne to są przejścia po prostu. Ja tego nie robię w montażu. Powiedzcie mi proszę was, jak takie przejście zrobić? O, fajne wiatraki. Dobra. Ewidentnie ta porośl wszystko jakby wszędzie przenosi się. Mogłem to tak nazwać. Dobra, zobaczymy co dalej. Nie wiem, mi się wydaje, że to może być koniec gry. A tu komendy widać! O Jezus Maria, tam coś jest. Projekt elektrownia. No weźcie, nie pierdzielcie, że to... To jest początek. To był epilog. Halo, co pan tu robi? Gdzie ja jestem? To jest epilog dopiero! O, witam, obudziłeś się w końcu. Kiedy będziesz gotowy, to pójdę do dowódcy. Dobra, ale po co? Gdzie on jest? To jest cholerny epilog po prostu! Spokojnie, on ci wszystko wytłumaczył, znajdziesz go w ratuszu. Okej, warto wiedzieć. No dobra, to jest dziennik misji. Misje poboczne, muzyka wyłącz. Co tu się dzieje? Iść do dowódcy. Dobra, jak to naciśnie? Znowu to się dzieje, okej, dobra. F3 plus D to od razu wam mówię, że można. Kropulówka, jakie to fajne! Gościu, to jest A tu może kupować? Chłopie, to jest cholerny epilog, no cholera jasna, to jest epilog dopiero. O, chlebek, apteczka i woda. Jak miło, dziękuję. To jest dopiero epilog. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest epilog, to jest dopiero początek gry. Kowal. To jest cała wioska. Znaczy powiem wam tak, ja to nagrywam 29 grudnia. Więc tak, 29 grudnia prawdopodobnie pojawi się nowy film z Bedwarsem, ze specjalnym gościem. Cześć. Ze specjalnym gościem i prawdopodobnie 30 grudnia, czyli prawie mógłbym powiedzieć, że na Sylwestra też się coś pojawi, bo mówiłem, że będzie Daily chyba. Więc się pojawi, więc co, ja wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie. Mapa jest niesamowita, naprawdę jedna z najlepszych map, jakie w ogóle w życiu grałem. Powiem wam, no jestem ciekawy, to był epilog dopiero. Ja wiem tylko, że prawdopodobnie, bo czytałem widziałem trailer, który o dziwo nawet Kastar podłożył głos, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że... No dobra, nie będę wam mówił, nie będę wam zdradzał, bo niektóre rzeczy tutaj wiem, bo patrzyłem akurat... na opis mapy, ale powiem wam grubo. Więc co? Ja wam dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Zostawcie diamenta dla twórców, dla PK Team. Przepraszam, jak wcześniej mówiłem PKB Team, to jest PK Team, myli mi się, więc PK Team. Zostawcie im diamenta, bo to naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Więc co? Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć, więc nie wiem, teraz w razie wam powiem, jakby później nie było filmu. Szczęśliwego nowego roku i w sumie tyle. Cześć!